Dzień dobry Państwu. Czy wiecie, że wciąż brakuje zgody w kwestii zwiększenia długu publicznego w Stanach Zjednoczonych? Jeśli nie uda się dojść do porozumienia politykom za oceanem, możemy stanąć w obliczu bankructwa Stanów Zjednoczonych już na początku czerwca. Nie jest to jedynie moja przepowiednia, to oficjalne stanowisko. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, pani Janet Jelen. Informowałam na tym kanale o tym, Raptym kilka dni temu właśnie o tak zwanym problemie związanym z debt ceiling, czyli z limitem zadłużenia Stanów Zjednoczonych. Zresztą zaraz powiem nieco bardziej w szczegółach, czym to tak naprawdę jest. Jednak najpierw chciałbym wyrazić moją wdzięczność wszystkim Wam, drodzy Państwo, którzy wspieracie rozwój tego kanału. Wasze zaangażowanie, komentarze, łapki w górę są dla mnie niezwykle cenne. Dlatego zachęcam, abyście... Polecali go dalej znajomym, udostępniali w mediach społecznościowych, a także pozostawiali komentarze o swoich wrażeniach, ale i także własnym punkcie widzenia. I dawali łapki w górę. Wasza aktywność napędza mnie do działania i pomaga mi tworzyć kolejne, coraz bardziej mam nadzieję wartościowe treści. A więc za wszelkie wsparcie serdecznie dziękuję. A teraz zapraszam Was już do elektryzującego zagadnienia. Przedstawię fakty, ale również podzielę się moimi spostrzeżeniami, czyli będzie na ten temat mój punkt widzenia. A na koniec porozmawiamy o tym, czy możliwy jest w ogóle tutaj jakiś optymistyczny scenariusz, czyli jakieś pozytywne wyjście z sytuacji. Gotowi? No to zaczynamy. Dla przypomnienia, dług w Stanach Zjednoczonych w ciągu mniej więcej dekady zwiększył się prawie dwukrotnie. Wynosi on obecnie 31 bilionów dolarów. To uwaga, 31 tysięcy milionów dolarów. Jeszcze inaczej, to jakby 31 milionów ludzi dysponowało kwotą miliona dolarów. Taka to kwota. Na każdego obywatela, a jest ich ponad 330 milionów, przypada 92 tysiące dolarów. Czyli jakieś 390-400 tysięcy złotych w zależności od kursu walut. Czym jest jednak ten limit zadłużenia, o którym jest tak głośno w prasie i od którego huczą Stany Zjednoczone? To ustanowiony przez prawo limit, to ustanowiona przez prawo granica, do której państwo może się zadłużać. W Polsce to przykładowo 60% PKB, czyli produktu krajowego brutto, a w Stanach Zjednoczonych ten limit jest powiedzmy płynny, bo modyfikowany jest on wielokrotnie. A to dlatego, że w ostatniej dekadzie tylko modyfikowany był kilkanaście razy. Widzicie Państwo już, że być może wcale nie jest sensacyjnym doniesieniem fakt, że Stanom Zjednoczonym zaczyna brakować pieniędzy, ponieważ w ostatniej dekadzie było tak kilkanaście razy, to znaczy, że statystycznie rzecz biorąc, częściej niż raz w roku, czyli można rzec, że nie ma się czym martwić. USA podniesie ten limit i po sprawie? No, myślę, że nie do końca. Nie do końca, dlatego że dzieją się w tym roku i w ostatnim czasie dość spektakularne zjawiska czy zagadnienia, również w świecie finansów, które jakby są pewną równoległą grupą zdarzeń do tego, co dzieje się też w Ameryce. Przejdźmy może teraz do źródeł. Na początek zaprezentuję Państwu doniesienia z serwisu BBC, a potem... Zacytuję fragmenty Rzeczpospolitej. Przyznam, że komentuję czy przedstawiam tutaj publikację na zasadzie prawa cytatu, to znaczy dla celów ich analizy, polemiki oraz nauczania. Mam tu dla Państwa publikację serwisu BBC z 20 maja 2023 roku o tytule Rozmowy w sprawie pułapu zadłużenia USA utrudnione przez poważne różnice. Tekst został przetłumaczony przez Google Translatora z wersji oryginalnej, czyli z wersji anglojęzycznej. Jak Państwo się zaraz dowiecie, rozmowy, które trwają od kilku już tygodni, wcale jeszcze nie zakończyły się żadnym powodzeniem. Negocjatorzy z Białego Domu i Republikanie wznowili rozmowy w sprawie pułapu zadłużenia Stanów Zjednoczonych po krótkiej przerwie w piątek, która wstrząsnęła rynkami finansowymi. I tu muszę zaznaczyć, drodzy Państwo, że faktycznie tego typu przerwa miała miejsce. Krótko mówiąc, przedstawiciele Republikanów wyszli z pomieszczeń, gdzie odbywały się obrady, gdzie odbywały się dyskusje na ten temat, bo stawiają sprawę jasno. Oczekują, że Stany Zjednoczone w roku 2023 wydadzą mniej, Niż wydali w roku 2022, a administracja prezydenta Joe Bidena no, zakłada, że wydatki będą w 2023 roku większe niż w 2022. Czyli mówiąc krótko, zakładają, że Stany Zjednoczone zadłużą się jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, czyli wystąpi deficyt. No a jak wiadomo, deficyt trzeba czymś finansować. Czym może Ameryka finansować swój deficyt? No oczywiście zwiększaniem zadłużenia. I gdzieś między wierszami powiedzmy sobie szczerze, na co wskazują tak zwani niezależni ekonomiści, potem do dodrukiem pieniądza. Bardzo często jedno wiąże się z drugim i wprowadzany dodatkowo dług do gospodarki jest w zasadzie, można powiedzieć, skutkiem wyprodukowanego dodatkowego pieniądza, wydrukowanych dolarów. Tak też mówi się o programach pomocowych tzw. loan facilities, czyli programach pożyczkowych dla banków amerykańskich, które miały trudności i padły, m.in. Silicon Valley Bank, ale również kilka innych. Nagrywałem na ten temat materiał, do którego oglądania Państwa też serdecznie zapraszam. Wracając do sedna, tego typu programy pożyczkowe są finansowane, można powiedzieć, z druku pieniądza. I bardzo, ale to bardzo intensywnie dzieje się to w Stanach Zjednoczonych. Wracając do tej publikacji, czytamy w niej, że przewodniczący Izby Reprezentantów, pan Kevin McCarthy, powiedział, że negocjacje na kapitolu zostały wznowione, ale Biały Dom ostrzegł przed poważnymi różnicami. Republikanie zawieśli rozmowy na kilka godzin czy kilka godzin wcześniej oskarżając Biały Dom o nierozsądne próby. Według najnowszego komunikatu również z minionego piątku Biały Dom zasugerował, że obie strony są jeszcze daleko od osiągnięcia porozumienia. Zobaczmy teraz na wykresie przygotowanym przez serwis BBC jak zmieniało się zadłużenie Stanów Zjednoczonych. Ja tylko przypomnę, proforma, że literka T odpowiada tutaj trylionom, ale w Ameryce trylionem jest nasz bilion, czyli tysiąc miliardów. I krótko mówiąc, w roku 2010 przykładowo wartość zadłużenia Stanów Zjednoczonych wynosiła właśnie 10 bilionów dolarów, ale rosła bardzo, ale to bardzo gwałtownie. Ta czarna linia, która jest w taki sposób schodkowy tutaj zarysowana, no to zgodnie z legendą oznacza po prostu limity zadłużenia. Te limity są to wartości, które amerykański kongres no właśnie bardzo często zmienia po to, aby umożliwić administracji w Białym Domu podnoszenie tego zadłużenia praktycznie rok do roku. Widzimy, że od roku 2020, a więc od tego roku, w którym wybuchła pandemia, wzrost był bardzo, ale to bardzo gwałtowny i przekroczył on już 30 bilionów dolarów. Przekroczył on nawet już 31 bilionów dolarów. Teraz zerknijmy z kolei do publikacji Rzeczpospolitej, która to ostatnio donosiła, że Waszyngton znajduje się o krok od zderzenia ze ścianą. Na początku tego tygodnia pan Marek Wierciszewski w Rzeczpospolitej, autor tego artykułu donosi właśnie nam w takich słowach, że Amerykańscy politycy, choć zapewne dogadają się w sprawie podniesienia limitu zadłużenia, to już sam przeciągający się spór mocno niepokoi inwestorów. I to, drodzy Państwo, pełna, tutaj pełna zgoda, bo można powiedzieć, że... Choć zakładamy, że Amerykanie się dogadają na podstawie tego, że w ciągu ostatniej dekady kilkanaście razy zwiększali limit zadłużenia, i z tym zaciąganiem nowego długu muszę tutaj powiedzieć, że sprawa też nie jest taka prosta. Dlatego, że nawet jeżeli w Stanach Zjednoczonych, ale to dotyczy też innych państw, takich jak Polska, postanowiono nie zwiększać zadłużenia, tylko utrzymać go na dotychczasowym poziomie, to tak naprawdę i tak oznacza to konieczność odnawiania długu. Co prawda, nie zwiększa się sumarycznie kwota zadłużenia, czyli kwota długu, ale ale państwa finansują się niezwykłymi kredytami, czyli liniami kredytowymi, tak jak na przykład przedsiębiorcy z roku na rok, którzy funkcjonują we współpracy z bankiem, mając po prostu linię kredytową czy kredyt w rachunku bieżącym, rok do roku odnawiają tylko i wyłącznie tak zwaną obrotówkę, to w przypadku państw wygląda to inaczej. Tutaj finansują się państwa za pomocą obligacji, głównie, przede wszystkim. Co to oznacza? Remitują obligacje kilkuletnie. Lub kilkumiesięczne. A więc dla przykładu dwuletnie, trzyletnie, a nawet dziesięcioletnie. Ale to oznacza, że każda z tych obligacji ma konkretny termin, ma konkretną zapadalność i gdy upłynie jej termin, musi zostać wykupiona. Musi zostać wykupiona. Tym jest też odnowienie długu. No i oczywiście jest tak, że im słabsza kondycja danego państwa, tym mniej zainteresowani będą dotychczasowi posiadacze takich obligacji, ich. Tak mówiąc potocznie, rolowaniem, czyli nie oddawaniem ich w zamian za otrzymane pieniądze, tylko po prostu posiadaniem ich dalej. Co prawda obligacji nie da się posiadać dalej, które mają konkretny termin, a wszystkie mają, ale można dokonać zamiany obligacji, czyli można rolować to w ten sposób, że rozliczamy się z emitentem obligacji po prostu bezgotówkowo. Natomiast upraszając już całkiem sprawy, obligacja to jest po prostu dług. To jest tylko ładna nazwa, którą wymyśliła finansjera, po to, aby wzbudzić wrażenie w posiadaczu obligacji, że posiada on jakiś papier wartościowy, a nie jest po prostu zwykłym pożyczającym. Oto, drodzy Państwo, moim zdaniem, zaznaczam to moje stanowisko, cały sekret obligacji. Wracając jednak do publikacji Rzeczpospolitej, jak właśnie donosi nam. Ten dziennik, nierozwiązany polityczny spór o limit zadłużenia sprawił, że koszt ubezpieczenia obligacji w Stanach Zjednoczonych, koszt ubezpieczenia przed niewypłacalnością, znalazł się najwyżej w historii. W poniedziałek ubezpieczenie 12-miesięcznych papierów rządu w Waszyngtonie kosztowało 178 punktów bazowych. A 178 punktów bazowych to jest 1,78%. Zdajcie sobie na pewno sprawę, że w przypadku obligacji, których oprocentowanie znajduje się na poziomie kilku raptem procent, 1,78 to bardzo dużo. Świat finansów zaczyna dostrzegać, że istnieje jakieś prawdopodobieństwo niewypłacalności czy problemów płynnościowych Stanów Zjednoczonych. Jak czytamy dalej w publikacji, to sytuacja, z którą inwestorzy nie mieli do czynienia jeszcze nigdy, bo dzięki tradycyjnemu statusowi dolara, jako globalnej waluty rezerwowej, niewypłacalność USA była dla inwestorów raczej wydarzeniem rodem z filmów science fiction. Dość powiedzieć, że jeszcze rok temu koszt ubezpieczenia amerykańskich bonów skarbowych nie przekraczał 10 punktów bazowych. Drodzy Państwo, jeszcze rok temu to ubezpieczenie wynosiło 0,1%, a teraz wynosi 1,78%. Co takiego dzieje się dalej? Okazuje się, że nikt nie widzi tutaj dobrego wyjścia. Szans na wyjście z impasu upatrywano w rozmowach, które trwały w minionym właśnie tygodniu. Muszę tu jednak Państwu powiedzieć, że wydarzyło się coś spektakularnego. W piątek, 19 maja, w trakcie rozmów, republikanie postanowili zwyczajnie opuścić pomieszczenie obrad. Zwyczajnie wyjść z pomieszczenia i ogłosili przerwę. Stwierdzili jasno, że domagają się oni zupełnie czegoś prostego. Mianowicie tego, że w roku 2023 Ameryka nie będzie wydawać więcej niż w 2022 i tego oczekują od administracji Joe Bidena. Że dostosuje swój budżet, swoje plany budżetowe. Natomiast administracja Joe Bidena i prezydent Joe Biden twierdzą, że mamy w zupełnie dwa ze sobą niby niepowiązane wątki rozmów. Osobny wątek to jest limit zadłużenia, a osobny wątek to jest właśnie redukcja wydatków. Natomiast w głosach zarówno i demokratów, i republikanów domagają się coraz większe, można powiedzieć, grupy osób wśród obu zresztą ugrupowań tego, aby ciąć te wydatki. Mało tego zaczyna się słyszeć już coraz bardziej, aby ograniczać finansowanie wojny na Ukrainie przez Stany Zjednoczone. I ja myślę, że również i to powinniśmy zakładać jako realny scenariusz, ale o tym więcej na końcu tego nagrania. W publikacji czytamy dalej, że zdaniem finansistów ryzyko, że do niewypłacalności faktycznie dojdzie jest niskie. Ale zwróćmy uwagę, że nie jest tu napisane, kompletnie jest, że jest to kompletnie niemożliwy scenariusz, drodzy Państwo. Tak więc z całą pewnością musimy o tym pamiętać. Dalej czytamy, jak przewiduje Michael Wilson, główny strateg amerykańskiego rynku akcji w banku Morgan Stanley. Debata nad podwyższeniem limitu zadłużenia przełoży się na poważne zawirowania na giełdzie nowojorskiej. Nasi klienci postrzegają to jako sytuację, z której dla rynków nie ma dobrego wyjścia, nie ma dobrego scenariusza. Przyznawał w nocie do klientów specjalista, który trafnie zapowiadał ubiegoroczną wyprzedaż na giełdzie nowojorskiej. Podobnie zresztą wypowiadają się przedstawiciele innej instytucji finansowej, otoczonego, no, można też powiedzieć, częściowo złą sławą konglomeratu inwestycyjnego BlackRock, czyli BlackRock Investment Institute. W podobnym tonie wypowiadają się strategie właśnie tego instytutu, według których negocjacją polityków będzie towarzyszył skok zmienności. Ich zdaniem, jeśli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony na czas, skutkiem może być kryzys, który rozleje się na cały świat. Podkreślam, szanowni Państwo, Podniesienie limitu na czas oznacza być może weekend, być może zaraz na początku nadchodzącego tygodnia, bo przecież czerwiec już niebawem. Jak tymczasem, zauważają specjaliści Morgan Stanleya, bezpiecznym schronieniem na czas zawirowań mają szansę być akcje spółek z branż najbardziej odpornych na wahania koniunktury rynkowej. W czasie poprzednich kryzysów związanych z limitem zadłużenia mówią nam oni, co było ich zdaniem bezpieczne. Ale teraz zadajmy sobie takie pytanie: czy jeżeli przedstawiciele firm Największych na świecie firm inwestycyjnych, takich jak Morgan Stanley, takich jak BlackRock, mówią nam, co ich zdaniem będzie aktualnie w najbliższym czasie, gdy pojawią się problemy, gdy pojawi się recesja, gdy pojawią się no właśnie, zdarzenia będące skutkiem niezwiększonego na czas limitu zadłużenia, no to czy raczej przygotowują nas nad to, co nadchodzi, czy raczej chcą stworzyć pewnego rodzaju trend po to, aby tak zwana ulica, czyli wszyscy ludzie którzy są prywatnymi inwestorami, niezawodowymi, nie dysponują ogromnym kapitałem, tylko raczej, no właśnie, traktują rynki finansowe jak coś, gdzie po prostu uprawiają spekulacje, chcą się dorobić, a w sytuacji, w której dzieją się spadki, po prostu panikują i wyprzedają ze stratami to, co posiadają. W czasie poprzednich kryzysów, twierdzi przedstawiciel banku Morgan Stanley, Dobrze spisywali się przedstawiciele branży paliwowo-naftowej oraz energetycznej. Tymczasem po rozwiązaniu kryzysu najlepiej zachowywały się akcje technologiczne z branży opieki zdrowotnej i podstawowych dóbr konsumenckich, a także papiery spółek mogących pochwalić się zwiększeniem dywidend. Porozmawiamy teraz o tym, co może się wydarzyć w Stanach Zjednoczonych. Według mnie, w pewnym sensie ta machina już ruszyła i mamy do czynienia z y, mm, coraz bardziej większą kulą śniegową. Dlaczego tak uważam? A to dlatego, że za chwilę mamy czerwiec, ten limit zadłużenia wciąż nie jest podniesiony, i nawet jeżeli będzie, no to te reperkusje w świecie finansów według mnie się wydarzą. Reperkusje polegające na tym, że potraktują. To wszystko jak wiatr w żagle państwa BRICS, a więc państwa takie jak Brazylia, Rosja, Chiny, ale także Indie i kilkanaście innych państw, które chce się przyłączyć do państw BRICS. Zresztą informowałem o tym państwa, nagrywałem na ten temat odrębny materiał, do którego serdecznie zapraszam, czy do oglądania którego państwa zapraszam. W mojej ocenie obnażenie słabości faktycznej waluty Stanów Zjednoczonych postępuje. Ona nie jest tak silna i w sumie jej siła skorelowana czy związana jest z poziomem strachu u oponentów Stanów Zjednoczonych. Czyli jednocześnie, tym silniejsza, można powiedzieć, waluta, im bardziej bezwzględnie obawiają się Stanów Zjednoczonych różne inne gospodarki, czy bardziej armii Stanów Zjednoczonych. Ale jeśli one same zaczynają mieć porównywalną siłę i jednoczą swoje działania, to okazuje się, że tworzą biegun coraz silniejszy, i to powoduje, że. USA nie ma chyba wyjścia, jak wywołać duży konflikt, ale nie u siebie, wyratować i bronić swojego. Oczywiście, nie wiadomo, jak taki konflikt się zakończy i jak on będzie przebiegał, bo po drugiej stronie nie jest już jakieś słabe państwo, tak jak w poprzednich wojnach. Weźmy dla przykładu Wietnam, Afganistan czy nawet Irak. Po drugiej stronie mamy już bardzo silne mocarstwa, tak jak Chiny, Rosję, Indie i jak się wydaje, a może bardziej, jak już jest to widoczne, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwait i inne państwa Bliskiego Wschodu. A tak naprawdę to do końca nie wiadomo, kto jeszcze sympatyzuje bardziej niż ze Stanami Zjednoczonymi już z państwami BRICS. Mam tu na myśli państwa europejskie chociażby. Oczywiście może być też tak, że ten scenariusz, o którym przed chwilą mówiłem, wcale się nie wydarzy. I siła militarna. Można powiedzieć, przypieczętuje w dalszym ciągu bezwzględną hegemonię dolara amerykańskiego i przypieczętuje możliwości dalszego zadłużania się gospodarki Stanów Zjednoczonych, a Ameryka wyjdzie w jakimś sensie z tego obronną ręką. Być może zwiększy z, z jednej strony limit zadłużenia, z drugiej przytnie jakieś wydatki. Oczywiście w takim scenariuszu, według mnie, Stany Zjednoczone będą musiały przyciąć pewne wydatki i może się to wiązać z pewnego rodzaju recesją tam, czy z takim okresem stagflacji, czyli okresem, kiedy to mamy do czynienia dalej z kilkuprocentową inflacją, ale ze stagnacją w gospodarce, czyli z faktem, że ona po prostu przestała rosnąć. Zobaczymy, jak to się wydarzy, natomiast to jest, można powiedzieć, no, mniej pesymistyczny dla Stanów Zjednoczonych scenariusz. Istnieje też scenariusz optymistyczny dla Ameryki. Ten scenariusz zakłada, że po prostu Stany Zjednoczone yy, według mnie po wywołaniu konfliktu dadzą jasno do zrozumienia innym państwom, że one tutaj nadal rządzą i nie pozwalają na to, aby dolar został zdetronizowany. Taka sytuacja wiązałaby się według mnie z postawieniem do pionu również wielu państw europejskich, między innymi Francji chociażby. No i kto wie, o czym rozprawiają aktualnie na szczycie G7 w Japonii właśnie przywódcy siedmiu najpotężniejszych państw. Jakie to wszystko może mieć reperkusje na nas w Polsce, na naszą sytuację, a więc na to. Jakie mamy ceny, jaką mamy inflację, jaką kondycję mają polskie przedsiębiorstwa? No tu widać na pewno, że bardzo mocno trzymamy się jako państwo Stanów Zjednoczonych. Według mnie, ale to jest moja ocena, za mocno. Jesteśmy po prostu państwem kolonialnym i aktualnie prerogatywy wszystkie wydelegowaliśmy do Stanów Zjednoczonych, a więc stamtąd jesteśmy, można powiedzieć, zarządzani. A to oznacza, że porażka USA, jeżeli się wydarzy jeden z tych trzech omawianych scenariuszy, ten pierwszy powiedzmy negatywny, no to on dla nas będzie jeszcze bardziej negatywny. Według mnie to jak tsunami. Im dalej od tego epicentrum wydarzeń, tym większa będzie fala. Uważam też, że aktualnie mamy dzięki Stanom Zjednoczonym sztucznie podtrzymaną siłę naszej waluty. Zwróćcie Państwo uwagę. Inflacja w u naszym państwie, w Polsce, kilkanaście procent. W strefie euro kilka procent niżej. W Stanach Zjednoczonych jeszcze kilka procent niżej. To po pierwsze. Po drugie, bezpośrednio przy naszej granicy trwa wojna. Po trzecie, nasze władze, czyli polskojęzyczny rząd, nie mylić z polskim rządem, prowadzi działania bardzo agresywne i takie, które powodują, że nie mamy przyjaciół ani za naszą zachodnią, ani za naszą wschodnią granicą. Zresztą na pewno Państwo zdajecie sobie z tego sprawę. W związku z tym nie ma otoczenia ani ekonomicznego, ani geopolitycznego, które... Mogłoby uzasadniać, dlaczego nasza złotówka w ostatnim czasie się umacnia. Zresztą czytałem ostatnio opracowania i regularnie donizerkam w banku PKO BP i tam zwrócił uwagę pewien pasus, mianowicie taki, że jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej wskazuje również na to, że należy liczyć się z. Spadkiem wartości złotego w najbliższym czasie. I aktualne jego umocnienie nie jest wynikiem działań RPP, nie jest wynikiem działań Banku Centralnego czy Rady Polityki Pieniężnej. Więc zastanówcie się Państwo sami na ten temat, czy zgodnie z wszelką logiką, z wszelkimi prawidłami, prawidłami ekonomii, nie powinno być tak, że nasza waluta powinna słabnąć? Dlaczego wobec tego rośnie i jakie działania prowadzą. Stany Zjednoczone, tamtejszy Fed, być może w porozumieniu z polskojęzycznym rządem, w porozumieniu z naszymi władzami. Bo według mnie i według wielu ekonomistów nie jest to normalne zjawisko. A to oznacza, że jeżeli Stany Zjednoczone osłabną, będzie tutaj po prostu efekt tsunami. Uważam, że w scenariuszu nawet tym powiedzmy średnim czy umiarkowanym dla Stanów Zjednoczonych u nas w Polsce też nie będzie wcale różowo. A to dlatego, że w Ameryce bardzo jasno wybrzmiewają już głosy, o których wspominałem, że Amerykanie, amerykańscy politycy, przedstawiciele w kongresie, zarówno demokraci jak i republikanie zaczynają domagać się cięcia wydatków, ale cięcia wydatków na Europę, cięcia wydatków na wojnę na Ukrainie. I nie zdziwi mnie, jeżeli w ciągu kwartału albo dwóch Amerykanie zaczną się po angielsku wycofywać, pozostawiając, można powiedzieć, nas na lodzie. Bo zwróćcie uwagę, jak to jest, drodzy Państwo. To jest tak, aby obrazowo to przedstawić. Weszliśmy z Ameryką na lód, na taflę lodu, na zbiornik wodny, ale ten lód staje się coraz cieńszy, bo temperatura rośnie. Amerykanie robią kroki w tył, zostawiają nas tam samych. Tak oto ja widzę tę sytuację. W przypadku natomiast scenariusza takiego optymistycznego dla Stanów Zjednoczonych, że wszyscy przyklasną dalszej hegemonii dolara pozwolą na dalsze zadłużanie się Ameryki, że być może jakiś konflikt zostanie wywołany i jasno da do zrozumienia wszystkim innym, nawet mocarstwom na świecie, że w dalszym ciągu rządzą Stany Zjednoczone i dolar. To w takim przypadku my w Polsce rzekłbym, będziemy mogli również się z tego cieszyć. Ale uwaga! To jest scenariusz optymistyczny, prawda? Niemniej on dla mnie jest, czy według mnie, jest on krótkoterminowy. Ponieważ Amerykanie mają zwyczaj nie mieć przyjaciół, tylko robić interesy, więc uważam, że i w takim przypadku dość szybko zakończy się zainteresowanie tym rejonem świata, czy tym rejonem Europy, jeżeli chodzi o no, jakieś zaangażowanie finansowe. A nie mówmy, że zaangażowaniem finansowym Ameryki w Europie czy w Polsce jest fakt, kiedy to wysyłają do nas na przykład uzbrojenie, za które my płacimy ciężkie pieniądze. Być może dostawy są przewartościowane, być może w tych dostawach są również zaszyte, można powiedzieć, ceny, które my ponosimy, które my płacimy, finansując jednocześnie konflikt za naszą granicą. To, co teraz przedstawiam, jest zasłyszanym poglądem i chcę to jasno i wyraźnie zaznaczyć. Ja w tym zakresie jeszcze nie mam swojego własnego, ponieważ nie zbadałem tego tematu, ale o tym również zaczyna być głośno, drodzy Państwo, w Polsce. Wracając jednak do negatywnego scenariusza w Stanach Zjednoczonych: takiego, że będzie tam recesja, że dolar zostanie zdetronizowany i tak dalej. Uważam, że jeżeli analizujemy skutki takiej sytuacji dla nas tutaj w Polsce, to istnieje też światło w tunelu. Bo może być tak, że właśnie nasi rządzący przyjdą po rozum do głowy, ale nie mówię o rządzących aktualnie przy sterach władzy czy o tych, którzy mogliby do tego steru się dosiąść lub zamienić się z tymi, którzy teraz są. Tylko jacyś rządzący w Polsce z prawami ekonomicznymi, być może militarnymi przejrzą na oczy i stwierdzą, że dosyć już tego. I należy zaprowadzić w Polsce porządek. Czym do końca jest dla mnie ten ratunek? To jest po prostu obudzenie się ludzi i wywiezienie na taczkach. Kogo trzeba? A może nawet wszystkich? A może nawet właśnie obudzenie się, drodzy Państwo, niekoniecznie szarego ludu, tylko ludzi konkretnie, którzy są wpływowi, ma, którzy mają jakieś siły i zdolności finansowania, a może przełożenie w sferach militarno-policyjnych, choć... Po czystkach, jakie władza zrobiła w ostatnich latach, chyba tam nie ma już nikogo zdolnego do takich odważnych działań. Według mnie to jest jedyny kierunek, który mógłby odwrócić o 180 stopni nasze losy, które gospodarczo-ekonomicznie patrząc no nie wyglądają moim zdaniem w różowych barwach. Trzymajmy jednak kciuki za to, że jakimś cudem scenariusz będzie pozytywny, bo wszystko zaczyna się od myśli. Myśl kreuje rzeczywistość i miejmy nadzieję, że właśnie w głowach odpowiedzialnych osób zrodzi się myśl, aby przestać już realizować czyjeś scenariusze, a tylko zacząć funkcjonować, zacząć żyć scenariuszem dobra naszej gospodarki. To byłoby na tyle w tym wideo. Bardzo dziękuję za uwagę. Proszę w dalszym ciągu o dobre myśli na temat tego kanału, a nawet przejście do czynów, czyli łapkę w górę, komentarz i podzielenie się tym materiałem w mediach społecznościowych. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.